strażniku francuskiego zawodnika. Przed chwilą jego ekscelencja, który dzisiaj miał walczyć z Marcinem Różalskim, Lebaner, ale tylko sprawdził stan tej maty pokrywającej ring, kilka okrzyków zniesionych dla dodania otuchy swojemu rodakowi Joanowi Lidą Perezowi. No i udał się już tam w drugą część sali, drugą część torwaru, natomiast Kamil Ruta jest naszym reprezentantem w tej walce. Polak oczywiście w czerwonych rękawicach i bardzo mocno ściskamy za niego kciuki. Dokładnie, wielka życia tak naprawdę dla Kamila Ruty. Pokonujący Johana Lidona będzie na ustach całego kickboksterskiego świata. Kto wie, czy ilość tytułów, jakie wywalczył Francuz będący teraz w ringu, nie przewyższa ilość tytułów Jeroma Lebonera, o którym wspomniałem przed chwilą. Teraz doskonałe przyspieszenie Kamila. Doświadczony Francuz, Polak ma prawie 10 cm przewagi wzrostu, ma dobre techniki pięściarskie, natomiast rywal jest bardzo wszechstronny i zobaczymy, jak będzie tutaj starał się dobrać do skóry naszemu zawodnikowi. Polak ostrożnie. Oj, teraz kopnął chyba w kolano Francuz. No zobaczymy, czy Kamil Ruta skorzysta z tego zasięgu. Ma świetny boks, którym powinien nękać Lidona. A ten może wykorzystać swoje kopnięcia, których jest przecież bardzo znany. Chociażby poznał się z jego siłą Sergiej Brown na ostatniej gali DSF-u. Jak może, tak doskwiera naszemu zawodnikowi. Teraz bardzo mocne kolejne takie okrężne uderzenie wykonane przez zawodnika z Francji. Jest bardzo elastyczny, mobilny, bardzo ruchliwy. Ruta musi też ciągle starać się dotrzymywać mu to wysokie tempo. Teraz próba kopnięcia frontalnego, ale nie wymierzył dokładnie. Kamil Ruta wciąż gdzieś na wsteku, goniony przez Lidona. Ruchawiać ręce w końcu pola. Prawy widzę tam gdzieś na korpus. Teraz przytrzymał głowę zawodnika z Francji. Przez moment reprezentant Polski. Ostatnia minuta tej rundy. Świetna pasa nóg zawodnika francuskiego. Z dużym respektem Kamil Ruta podszedł do doświadczonego i bardzo utytułowanego rywala. Świetnie teraz wybronił, nie będzie ta akcja punktowana, ten low kick. I teraz dobry prawy Polaka, ale odpowiada równie szybko swoimi czasami. Francuz zamknięty Lidon, teraz Ruta rozpuścił ręce, próbuje ustrzelić przeciwnika. Jest kopnięcie na korpus, ale te ciosy po rękach ześlizgują się Francuzowi. Ale bardzo wyrazisty fragment tej rundy w wykonaniu naszego zawodnika. Przez kilkanaście, może 20 kilka sekund nękał tam Francuza niezmiennie, mimo iż ten, jak wspomniałeś, sporo tych ciosów zablokował, wyłapał. Teraz dobrą miną nadrabia to, co działo się w końcówce tej rundy, ale my czekaliśmy na taki moment uruchomienia się Kamila Ruty, przejście do zdecydowanej ofensywy. Zobaczmy, jak to tutaj wyglądało. Tutaj mieliśmy jeszcze jedną z odpowiedzi francuskiego zawodnika, w tamtej chwili, kiedy Francuz nogami ustawiał sobie naszego reprezentanta. Aż wreszcie nadeszła ta końcówka rundy i tutaj właśnie zaczęło się to ostrzeliwanie francuskiego zawodnika. Rzeczywiście większość ciosów obronionych, wyblokowanych. A w narożniku Kamila, jego nowy trener Igor Kołacz, który niebawem zresztą powraca do formuły K1. Wielka walka z wielkim pendelem Round 2. No i runda druga z wielką ciekawością. Będziemy się przyglądali temu, w którą stronę ten pojedynek się rozwinie, bo po takiej niezbyt wyrazistej pierwszej części rundy, w końcówce tego starcia, Polak potrafił już rywalowi trochę szyki pomierzać. Widać, że nie tak diabeł straszny go malują i Luta przekonał się na własnej skórze, że mimo tych tytułów wcale nie ustępuje Francuzowi. Zresztą teraz bardzo mocno rozpoczął Polak, spychając rywala do lin. No właśnie, musi podkręcić tempo. Francuz jest, jak mówiliśmy, bardzo ruchliwy, bardzo mobilny i tylko w ten sposób, narzucając także wysokie tempo, Polak jest w stanie go tutaj gdzieś szachować, wygrywać te poszczególne sytuacje. Teraz
pod linami Polak, zamknięty w narożniku, będzie musiał tutaj czy w lewo, czy w prawo uciec. Jest overhand, ale oczywiście tam niezbyt celny ten cios, nie zrobił wielkiej krzywdy Likonowej, ale zawsze to jest jeden mały punkt, który odkliknie sędzia, później podliczając wszystkie celne ciosy i knięcia. I teraz overhand, Kamil Ruta podłączył Lidona. Brawo dla Polaka. Kolano, jeszcze w narożniku, Kamil próbuje skończyć, ale sędzia tutaj zmieszał się w to i upomina Polaka. Francuz natomiast poskarżył się na to, że jest tutaj gdzieś wilgoć w narożniku, ma przy okazji trochę więcej czasu, by ochłonąć. Poprzez moment rzeczywiście zagubił się francuski zawodnik. Lebaner tam pokrzykuje z drugiej części sali. Ale jego rodak miał tutaj przed chwilą nielicze problemy. Skoncentrowany Polak czeka na swoją akcję, czeka na moment przyspieszenia, trafia prawym na dół, teraz odpowiada dobrym kopnięciem na korpus z wykrocznej nogi Johan Lidon. Świetne warunki fizyczne Polaka, 190 cm wzrostu ten zasięg, aż prosi się, by tych technik bokserskich rzeczywiście używał, no i stara się to robić, chociaż przeciwnik też bardzo wiele widzi. On z kolei preferuje te kopnięcia. A teraz mocno namierzał tam korpus naszego zawodnika. Bardzo dużo siły wkłada w każde kopnięcie. Johan Lidon tutaj Ruta może mieć z tym problemy, ale na pewno w elementach pięściarskich jest lepszy i być może nieco więcej ryzyka sprawiłoby, że Francuz zacząłby się gubić. A tak mamy Rutę znów pod linami. Tak, tak, cofa się, reiteruje Polak. Teraz Francuz go ustawił, ale to być może był taki element zachęcenia Francuza, by ewentualnie skontrować. Takie miałem wrażenie, jednak nic z tego nie wyszło. Teraz odbił się od linii nasz reprezentant, ruszył do ataku, kilka kopnięć seryjnie wykonanych i też zaczerwieniła się tam już lewa noga francuskiego mistrza. Teraz przepuściła, tak odpowiada Ruta, ale zabrakło nieco precyzji. Ale tak jak końcówka pierwszej rundy, tak i końcówka drugiej rundy, naprawdę dobre w wykonaniu naszego zawodnika. Budził się, jakby dostrzegał, że już trochę tracił świeżość. Masz wygrać tę rundę. Tak, został namaszczony na tego, który ma iść po zwycięstwo przez swojego trenera Kamil Ruta i zobaczymy, czy rzeczywiście to będzie runda, w której Polak podyktuje w większym wymiarze swoje warunki, nie tylko w końcówkach rund. Proszę, tu jeszcze chcę współgrać z publicznością, polski zawodnik. Czekamy, jak ta runda się będzie rozwijała. To już wszystkie siły trzeba rzucić na szale. Wynik jest jeszcze każdy możliwy w tej konfrontacji. Ale Francuz teraz na razie wziął pod ostrzał naszego zawodnika. Uciekł z tego narożnika i chwała Kamil Ruta. Ale wciąż jest w odwrocie Kamil. Cały czas trwa kanonada kopnięci ciosów Johana Lidona. Polak musi wziąć się do pracy. 35 sekund trzeciej rundy za nami. On stracone właściwie te sekundy. Dokładnie. Teraz dopiero niskie kopnięcie Polaka.
Poślizgnął się znów nasz zawodnik. Co ciekawe, właśnie w tym narożniku z reguły sekundanci zostawiają sporo wilgoci. Już kroczy w stronę francuskiego zawodnika, groźnie na niego spozierając polski reprezentant. Jakby chciał w tym elemencie trochę psychologią podegrać, podbudować się. Znowu dobry obraz tenera powiedział wysokim dumnięciem Francuz. I teraz Lidon w odwrocie. Nie pociął się, tak jest na szczęście. Polak przy tym zadawaniu kopnięcia stracił kontakt z podłożem. Puścił ten low kick i Lidoni znów. Zamknięte w narożniku, no to na szczęście tylko na chwilę. I jeszcze raz próbuje zawodnik z Wołomina trafić tym obszernym prawym, którym już dochodził do głowy Francuza. Teraz uaktywnił się niby wcześniej, ale Lidon też wie, jak tutaj zmienić kontrapunkt. Oddycha ciężko. Kami Ruta doskonale widzi to francuski zawodnik. No i niestety ta runda nie układa się dobrze dla naszego reprezentanta. Jeszcze kilkadziesiąt sekund, jeszcze prawie minuta do zakończenia tego starcia. Zaczyna teraz pracować. Jakby usłyszał jakiś sygnał z narożnika Kamil Rutas. Brakuje jednak tej regularności ataku, tego tempa, naciskania na Lidona. Dopiero teraz jest niskie kopnięcie. Jeszcze frontalny uderza Ruta. A to były raczej takie akcje stopujące przeciwnika, przede wszystkim mające go w tej ofensywie nieco pohamować. Nie jest to element, który wszystko będzie. Teraz właśnie ten cios, taki nieco rozpaczy wyprowadzony przez Polaka, znów gdzieś tam sięgnął. Może nie idealnie, ale jednak francuskiego zawodnika znów poderwał, dodał mu wiary. I jeszcze próba uderzenia, teraz końcówka, tak jak i w pierwszej, drugiej rundzie Polak chciał tutaj zaszaleć, ale aż tak to się dobrze nie ułożyło. I koniec, trzy rundy za nami, no zobaczymy jak sędziowie. Była to klęska naszego zawodnika, ale raczej ciężko oczekiwać zwycięstwa. Kamil Ruty, chociaż on z siebie jest dosyć zadowolony. Dobre końcówki, drugiej, pierwszej rundy. Ta trzecia chyba gdzieś tam generalnie najsłabsza, mimo wszystko wykonania naszego zawodnika. No cóż, czekać na egzaminie, gdzie uczeń przychodzi i może rozdać trójkę na szybę. Może liczyć na wyrozumiałość pedagogów, tutaj chyba też na to jeszcze, jeśli chodzi o arbitrów, może liczyć nasz reprezentant, bo mimo wszystko, no... Pojedynek Polska-Francja, za chwilę wynik tej rywalizacji. Do ringu zapraszam prezesa Polskiego Związku Kickboxingu pana Piotra Siegoczyńskiego, a także burmistrza miasta Ząbek pana Roberta Perkowskiego. Ladies and gentlemen, referee scores. Vadim Zelev, 30-28. Marta Zdziarska, 30-28. Krzysztof Rzychliński, 30-28. The winner is... Kamil Ruta! Brawa dla Polaka!